Polacy według danych Biura Informacji Gospodarczej Infomonitor mają wobec wymiaru sprawiedliwości już około 309 milionów złotych zaległości. Są to niezapłacone kary grzywien, koszty sądowe, niezapłacone nawiązki zasądzone na rzecz Skarbu Państwa, czy choćby kary porządkowe. W rejestrze dłużników Big Infomonitor jest już niemal 116 tysięcy osób wpisanych z zaległościami wobec Temidy. Jak widzimy, w ciągu roku liczba dłużników zwiększyła się dwukrotnie, a kwota wzrosła niemal trzykrotnie. Sądy coraz chętniej korzystają z możliwości wpisywania dłużników wymiaru sprawiedliwości właśnie do BIG-ów. Stąd właśnie ten przyrost zarówno liczby dłużników sądowych, jak i długów, które mają oni do zapłacenia. Od długów wobec wymiaru sprawiedliwości z pewnością nie uciekniemy. Trzeba pamiętać, że jeśli ktoś zostanie wpisany do rejestru dłużników, informacje te będą tam widniały do momentu, aż długi nie zostaną spłacone.